Zacznijmy właśnie od Michałek. Długość drogi, wartość projektu i tak naprawdę co powstało, gdyby wójt mógł opisać. To była droga typowo gruntowa. Tak, droga typowo gruntowa w Michałkach Kolonii, całkowity koszt 1 096 000, dofinansowanie 767 tysięcy z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga, która powstała, jest o nawierzchni asfaltowej, szerokość 3 metrów z mijankami. Bardzo ważna inwestycja i już widać efekty. Są mieszkańcy, którzy są zainteresowani, aby przy tej drodze wiązać budowę swoich domostw, domów. Już takie informacje mamy, a więc tam, gdzie asfalt, tam się buduje drogi. Droga połączona z drogą powiatową to też jest atut. Cisza, spokój, piękna okolica. Droga ma również oświetlenie uliczne.